Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Jestem po analizie modeli numerycznych w większości 06Z. Model SFIS MRF, model ICON, model ECMWF nieznacznie zmieniły się po wczorajszych prognozach, nieznacznie skorektowały obszar. ICON w porannej wywalił to nieco bardziej na południe, w tej aktualizacji przywrócił to w trasie Czechy-Gdańsk-Warmia. Od Kujaw lekko na wschód, północny wschód. Jak będzie, zobaczymy. Na razie z tą burzą, która jest nad Wiedniem, trafia model ECMWF. Na razie po prostu widzowie z tymi burzami, które są nad Wiedniem, a właściwie na południowy zachód od Wiednia, idealnie, można powiedzieć, trafił z tym model ECMWF jako jedyny na południowy zachód od Wiednia, widząc burzę w tej chwili. Nie wiem. Na pewno jutro i na pewno w niedzielę będą silne burze w Polsce. Gdzie? Jeszcze nie wiadomo. Sobota, raczej tak jak już wspominałem wczoraj, południowy zachód, południe, południowy wschód, częściowo centrum. Niedziela? Zobaczymy, co wyrzucą modele w 12Z i czy będzie już jakaś klarowność w stosunku do jednego trendu. I zobaczymy, widzowie, jak zachowa się fala górna po prostu nad Polską. Jak zachowa w ogóle się fala, jak zachowa się ewentualna zatoka lub niż, bo niektóre modele zamiast zatoki płytkiej to widzą 1004-1006 HPA, czyli niż. Zobaczymy, jak daleko wyjdzie ciepła masa powietrza, bo to będzie kluczowe, bo będzie ciepły front, który powinien propagować na północ, jeśli tak będzie i będzie w południe rozpościerał się na synopie na północ od Kujaw, to może być gruby incydent burzowy. Uważać na siebie. Ja idę coś jeszcze nagrać i lecę w teren. A piszę, jak tam u was. Ostatnio w zbiorach trawy znalazłem taki ładny kamyszek. Teraz jeszcze chcę się trochę chwilę ogłosić. Na moim serwerze, na Discordzie, na którego zapraszam bardzo serdecznie. Link będzie w opisie. Działamy już pod kątem filmy i klipy z waszych gier. Za waszą zgodą i za zgodą nagranych osób wrzucam te filmy na mój kanał. Pozdrawiam i zapraszam na Discorda, link będzie w opisie, pa pa!